chcę podbić moje najważniejsze zobowiązanie w całej działalności w ostatniej kadencji Sejmu, w działalności w poprzedniej kadencji Sejmu w Komisji Śledczej i to, co robiłem w kampanii wyborczej. Rozliczenia tej pisowskiej bandy to jest mój priorytet. Już od poniedziałku ci wszyscy, którzy w mediach publicznych, w spółkach Skarbu Państwa, w urzędach centralnych poczuli ogromną ulgę, ogromne odbarczenie tego ucisku pisowskiego, który tych ludzi tłamsił, tych wszystkich ludzi serdecznie zapraszam bezpośrednio do kontaktu ze mną przez adres kontakt@zembaczyński.pl i na ten adres, drodzy, wysyłajcie te wszystkie pisowskie brudy, te wszystkie przekręty i afery, o których nam jeszcze nie wiadomo. Te grube teczki, które posiadam w swoim biurze poselskim, zawiadomieniami do prokuratury, z kontrolami poselskimi, one wszystkie teraz pójdą w ruch. Ale to wszystko mało. Chcemy, żeby każda niegodziwość, każda najmniejsza aferka PiS-u była rozliczona. Dlatego, drodzy, wysyłajcie do mnie nowe informacje. To, o czym nam jeszcze dzisiejszej opozycji nie wiadomo, a czym powinniśmy się zająć w ramach rozliczania odejścia reżimu Kaczyńskiego. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich Opolan, którzy na mnie zagłosowali, dla wszystkich młodych, starych, kobiet, mężczyzn, dla wszystkich osób w tym województwie, które poparły zmianę dla kandydatów na liście moich konkurentów, dla reszty opozycji demokratycznej, która brała w tych wyborach. I jeszcze raz to powiem, gołymi rękami pokonaliśmy reżim Kaczyńskiego, który miał wszystko, a my mieliśmy tylko ludzi i to wystarczyło.